partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Nie na wszystko trzeba zwracać uwagę. Czasami przychodzi do nas jakieś coś, na przykład to jest, już nie mówię, że to głód, ale może też być na przykład smutek, zawód, zniesmaczenie, może zniechęcenie, pogarda. Siada o nas i mówimy, a posiedź se. I nie w ogóle nie zajmujemy się tym, bo wiemy, że patrzymy, a z czym przyszłaś? On mówi, no tak ogólnie uważam, a tak ogólnie to se posiedź. Tak, bo po prostu to się ulało ze mnie gdzieś tam, gdzieś jakiś być może zbłądzony impuls, ale jeśli nie jest to konkretne, to zobaczymy jutro. Ja wstaję rano, już tego nie ma, nie? I się w ogóle tym nie martwię. Więc to nie jest tak, że wszystkim się trzeba zajmować. Okay. Koniecznie. Tym bardziej, że zwłaszcza emocje wysokie, o czym warto pamiętać i w pracy terapeutycznej, ale w życiu normalnym, bardzo nas wystawiają na naiwność. Czyli jak te emocje przekroczą pewną barierę, każdy z Państwa, kto próbował coś pisać, jak był bardzo wściekły, oburzony rzeczywistością, wie, że tam eseju nie będzie z tego w wysokich emocjach. Tak samo jak jesteśmy wściekli i próbujemy komuś coś powiedzieć, żeby on się zmienił, to też tam cudów nie będzie perswazyjnych z tego. To nie, że on się nogą przeżegna i powie, o, jeszcze nikt mi tak nigdy werbalnie nie przypierdzielił, dziękuję ci. To zrozumiałem, jaki mam bagaż genetyczny i z kim to robiła moja matka. Dziękuję ci bardzo, tak? Nie ma takiej reakcji. Dlatego się często mówi, strzeż się gniewu człowieka spokojnego, bo on się zastanowi i tak powie, że już więcej nie porozmawiacie na przykład, albo że będzie to wymagało od nas jakiejś transformacji albo zmiany stylu życia, żeby dalej funkcjonować. Więc te emocje, one są fajne, oczywiście super i one w nas są i warto umieć je nazywać, warto mieć mniej więcej przekonanie, skąd się biorą, chociaż tak naprawdę akademicko na rzecz spojrzawszy, natura nie ma jakiegoś specjalnego interesu, żeby nas wpuszczać do źródła wszystkich emocji. Bo one są właśnie po to, żeby działać szybko i nie mamy w to, my możemy projektować, dlaczego one są. Ale tak naprawdę to my nigdy nie wiemy. Możemy próbować ten bodziec, który je wywołuje, jakoś docyzelować, że ja tak reaguję na herbatę, ale tylko na zieloną i tylko jak ją piję od 8 do 10, załóżmy, że na przykład coś tam we mnie powoduje. Ale czy to tak naprawdę będzie? To jest równie dobrze, tak jak ja bym się chciał zastanawiać, co się dzieje w mojej nerce. Mój układ nerwowy nie ma interesu, żeby moją świadomość tam wpuszczać. A nawet nieświadomość na jakimś tam poziomie, czy podświadomość w takim rozumieniu. Ja sobie mogę wyobrażać, co tam się dzieje, ale jednak co USG, to USG. No, na odpowiednie narzędzie. Więc te emocje są takim fajną historią, z którą my się bawimy. I myślimy, że jak z nimi pracujemy, to tam się bardzo dużo dzieje, ale powyżej pewnego poziomu to już jest kopanie w próżni. One są po to, żeby je w jakiś sposób regulować, żeby wiedzieć. Teraz było kiedyś takie badanie, myślę, że warto o nim powiedzieć, żeby bo ono dobrze zilustruje. To było badanie, ono chyba było zrobione w latach 70. I polegało ono na tym, że grupa młodych mężczyzn przechodziła przez mosty. Jeden most był wysoko wiszący i się bujał, a drugi był niski, betonowy i się nie bujał. I w połowie tego mostu podchodziła do tych mężczyzn atrakcyjna badaczka, która zadawała im serię pytań o życiu. A potem mówiła, że oczywiście jako uczestnikom badania przysługuje im możliwość poznania wyniku. Jeśli tylko chcą, mogą do niej zadzwonić i dawała im swój numer telefonu, odwracała się i szła. I właściwie w tym badaniu nie chodziło o to wszystko, co tam się zadziało, tylko o to, kto z nich zadzwoni do tej dziewczyny, bo się zakochał. I będzie jej proponował, że pewnie jeszcze nie wiesz, że chciałabyś wyjść dzisiaj na randkę, nie? Albo pewnie jeszcze nie wiesz, że jesteś głodna. Jakieś takie będzie robił podchody, zagajki. I okazało się, że ci, którzy chodzili po moście bujanym, dzwonili o wiele częściej niż ci, którzy chodzili po betonowym. Takie też zresztą było tego badania założenie, ponieważ chodzenie po moście bujanym generuje stan lękowy. A stan lękowy jest bardzo podobny do zakochania. Jest ci ciepło, trochę się pocisz, zaczynasz stękać i te chłopaki tam stały i się gibotały. Myślisz, co ja tak stękam, pewnie ładna. Pewnie dlatego, tak? Bo to jest jakaś taka rzecz, która ci przychodzi do głowy, jak na kogoś patrzysz, tam stoi. Tam dziarsko się trzyma, ja się gibotam, ona się prawie niczego nie trzyma, tylko z tym swoim arkuszem. Pewnie stabilne emocjonalnie, to też jest ważny warunek, jak się podrywa. W związku z tym zobaczmy, co się stanie, zarzucimy wędkę. Ci na betonowym moście nie mieli tego problemu. To jest, oprócz tego, że jest to badanie trochę zabawne, to fajne jest w nim też to, że my często mylimy, bo ciało nie ma nieograniczonej możliwości ekspresji emocji.
ma bardzo ograniczoną. Można podnieść tętno albo opuścić. Można być ciepło albo nam nie być ciepło. Można nas podzlać albo nie. To nie ma jakoś nie wiadomo czego. Więc to cyzelowanie, co się we mnie dzieje, albo czy potrafię złapać taką agresję, że mi wtyczkę wyciąga, zanim ona we mnie wybuchnie. Co jest przedtem? Co się przedtem dzieje? To jest ta umiejętność obserwacji. Bo emocje kształtują się w nas bardzo nieprecyzyjnie. I my musimy sami do siebie, a potem jeszcze do osób, z którymi żyjemy, zbudować taką instrukcję obsługi. Ale to nie jest tak, że emocja jest wyraźna. Emocja jest bardzo, bo tam nie ma za dużo. Jak ja czuję tu, to nie wiem, czy ja się boję, czy ja się czegoś spodziewam, czy ja na przykład jestem niewyspany i to też może coś takiego, czy jakie na przykład ludzie często deklarują, którzy mają wypalenie zawodowe, często deklarują, że pierwszą emocją jest pogarda dla ich życia i pracy. To nie jest takie poczucie, że jesteś zmęczony. Tylko mówisz, to wszystko, co robię, to jest kompletnie bez sensu. Ja do niczego w życiu nie doszedłem. Gdy myślisz tak, o! Znaczy, że nie robię tego, co trzeba. Czyli nie zastanawiasz się nad tym, co ci się pojawiło w głowie, tylko od razu, jakbyś skąd się to wzięło, co to znaczy. Czy ja może powinienem wziąć urlop? Na wypalenie nie pomoże za dużo. Ale urlop, żeby przemyśleć, co powinienem robić. Żeby się jakoś do tego odciąć, zacząć, czego mi brakuje. Co w związku z tym? Bo równie dobrze ta emocja może być niezasadna. Załóżmy, że ktoś jest ma taki styl żywienia, że mniej więcej wie, co je i wie, że tego dostarcza tyle samo. Ale ponieważ całe życie jadł więcej, to jest głodny. To ja wiem, że przychodzi do mnie głód, ale ja powiedziałem, tak, oj, zjadłbym coś. Ale druga myśl taka, ale jadłem ile trzeba. I wiem, co tam jest. Czyli nie muszę tego słuchać, co do mnie przyszło. Tak to sobie jest, proszę sobie usiąść, to jest takie pudełko. Siedź w tym pudełku, tam są wiórki dla chomika, se pokop. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.